Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie od niedawna oficjalnie zarządza studiem nagrań w bielawskim Art Inkubatorze. Stwarza to nowe możliwości dla wszystkich muzycznych zespołów działających w wielu sekcjach zainteresowań. Przy Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki funkcjonuje kilka sekcji, które na pewno studio nagrań wzbogaci. Mamy zespół Czerwona Jarzębina, mamy sekcję Erato, mamy tutaj grupę młodzieżową Hece. Przy Bielawskim Uniwersytecie III wieku funkcjonuje również zespół Sonato, jest kapela bielawska podwórkowa, więc są to takie zespoły, które mogą realnie raz do roku przynajmniej, taki jest plan, abyśmy jesienią mogli wspólnie się nagrać, wspólnie zarchiwizować to, co w ciągu roku te zespoły wypracowały. I to będzie taka wymierna korzyść namacalna dla działalności Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Otwieramy się na zewnątrz, będziemy produkować materiały promocyjne, ulotki. Myślę, że powstanie również jakiś spot reklamowy na ten temat. Oferta komercyjna również zawiśnie na naszych stronach internetowych. Chcemy wynajmować tą przestrzeń, zarówno dla szkół, jednostek, firm lokalnych, na warunkach elastycznych, ale również czysto komercyjnie na zewnątrz, dla firm komercyjnych, dla zespołów, dla ludzi, którzy potrzebują nagrać dźwięk i po prostu na tym zarabiać. Po raz kolejny zwracamy uwagę na to, że mamy w Bielawie studio nagrań profesjonalne, że mamy ludzi, którzy potrafią to profesjonalnie obsłużyć. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktów. Ceny będą konkurencyjne? Wydaje mi się, że względem Wrocławia bezwzględnie.